Chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić świadectwem posłuszeństwa i pewnej odwagi. Kiedy w 2016 roku leżałam w łóżku z depresją, byłam narodzona na nowo. Natomiast wiedziałam, że idę do nieba, ale moje życie zdecydowanie nie było zwycięskim życiem. I kiedy w ogóle narodziłam się na nowo, to było 6 lat temu, dopóki byłam posłuszna Duchowi Świętemu i robiłam to, co On do mnie mówił, to w moim życiu faktycznie był wzrost i było zwycięstwo. I mogłam powiedzieć, że widziałam w ogóle w sobie zmiany. Natomiast na skutek różnych religijnych rzeczy, które zostały mi wtłoczone do głowy już po moim nowym narodzeniu, przestałam iść do przodu i zaczęłam się cofać. Nawet mogłabym dzisiaj zaryzykować takie stwierdzenie, że później było gorzej, niż zanim poznałam Jezusa. To nie znaczy, że On nie działał, to nie znaczy, że On nie jest prawdziwy. Natomiast zaniedbałam wiele rzeczy, o których mówi Słowo. Na przykład to, co jest napisane o przemianie umysłu i to, co jest napisane o tym, żeby zwlekać z siebie starego człowieka. Ja tego nie robiłam i w wyniku tego, i w wyniku też tego, że przez wiele, wiele lat martwiłam się różnymi rzeczami i byłam obciążona rzeczami, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić, wyhodowałam sobie depresję. Tak jak wcześniej wspomniałam, byłam narodzona na nowo. No ale to moje życie nie było świadectwem w ogóle tego, że spotkałam Jezusa. I w ogóle moje życie nie było dobrym świadectwem, tak? Żyłam długo jedną nogą w świecie, drugą w kościele i tak się bujałam. Nie bardzo umiałam sobie z tym poradzić, aż doszłam właśnie do takiego momentu, gdzie stany depresyjne, które normalnie miałam, miałam je wiosną i miałam je jesienią i wydawało mi się, że to jest taka typowa depresja sezonowa. Tak naprawdę to przez połowę roku miałam depresję i miałam stany depresyjne. I kiedy latem 2016 roku to osiągnęło pewne apogeum i było tak źle jak nigdy, zawołałam do Boga, tak jak potrafiłam, ale też w ogóle w takiej mojej bezsilności wtedy. I powiedziałam: Boże, w ogóle jeśli nie powiesz do mnie czegoś, to ja umrę w tym łóżku, w ogóle zgniję tu. Moja depresja już to nie były takie typowe stany depresyjne, tak, że było mi źle i smutno i szaro dookoła, natomiast to już był taki stan, w którym leżałam w łóżku, przestałam wychodzić z domu, przestałam odbierać telefony, przestałam się myć, jeść, spać. I było na tyle źle, że wiedziałam, że to jest moja ostatnia deska ratunku. W ogóle byłam pewna, że idę do nieba. Byłam pewna, że spotkałam się z Jezusem. Natomiast nie umiałam w ogóle sobie z tym poradzić i nie widziałam żadnej drogi wyjścia z tej sytuacji. Zawołałam do Boga, tak jak powiedziałam, w ogóle w takim prostym zdaniu o ratunek. I wiecie, kiedy jakby w tym momencie, kiedy wołałam, wydawało mi się, że nic się nie wydarzyło. Natomiast po trzeciego dnia, w ogóle po tej modlitwie, modliłam się w nocy. Po 3 dniach rano obudziłam się i Duch Święty w ogóle powiedział do mnie poprzez wewnętrzne przekonanie bardzo prostą rzecz, która wydawała mi się w sumie wtedy szalona. Powiedział do mnie: wstań z tego łóżka, spakuj się i wyjedź do Warszawy. I kiedy to usłyszałam, to pomyślałam sobie, że to jest absolutne szaleństwo, ponieważ byłam w trakcie drugiego roku studiów, miałam jeszcze do odbycia praktyki i w ogóle pomyślałam sobie, że to w ogóle jest jakieś szaleństwo, że mam się spakować i wyjechać, tak? I to było dla mnie... Wiedziałam, że to jest w ogóle jakaś ostatnia deska ratunku. Wiedziałam też, kto do mnie powiedział, ponieważ znałam głos mojego pasterza. Słowo mówi o tym, że owce znają głos pasterza i nie pójdą za innym. I wiecie, wtedy w ogóle popłynęło też, z tym co usłyszałam, popłynęło w ogóle jakieś niesamowite życie. I pamiętam, że
kiedy wstałam i w ogóle przyjęłam, że to powiedział faktycznie Bóg, to pomodliłam się i powiedziałam: okej, Boże, zrobię to, ale mówię, muszę mieć gdzie mieszkać. Muszę mieć chociaż gdzie mieszkać. I wiecie, jeszcze tego samego dnia odezwał się do mnie człowiek i zadzwonił do mnie i zapytał: wiesz, Ola, może chciałabyś skończyć w ogóle studia w Warszawie? Mogłabyś mieszkać z nami i jakoś jakoś byś to pociągnęła. I wiecie, po tym telefonie nie miałam już absolutnie żadnych wątpliwości, że to, co usłyszałam, to był Bóg. I faktycznie wstałam i zaczęłam porządkować rzeczy, wyrzucać te, które były niepotrzebne, pakować się. W ciągu niecałego miesiąca doprowadziłam do końca rzeczy, które doprowadzić do końca musiałam. Złożyłam pismo na uczelni, skończyłam praktyki, spakowałam wszystkie rzeczy. Ludzie uważali, że to trochę szalone, to co robię, ale ja znałam ten głos i wiedziałam, kto do mnie powiedział. I 1 września 2016 roku wsiadłam w samochód i przyjechałam do Warszawy. Zrobiłam to poniekąd w ciemno, tak? Miałam gdzie mieszkać zgodnie z tą modlitwą, ale nie miałam nic więcej. Nie miałam pracy, nie miałam pomysłu, co mogłabym dalej zrobić ze swoim życiem, nie wiedziałam, co będzie dalej z moimi studiami. Tak naprawdę pojechałam w ciemno i trochę tak na szaleńca. Przyjechałam do Warszawy, nie miałam tutaj kościoła, a zrobiłam rundkę po różnych miejscach tu w Warszawie. I żadne miejsce nie, jakby, wiecie, nie było moim domem. I po 3 tygodniach mojego pobytu tutaj w międzyczasie łapałam takie dorywcze prace, które mogłam robić. Po 3 tygodniach mojego pobytu w Warszawie zadzwoniła do mnie moja mama, która też jest narodzona z Bożego Ducha, i powiedziała, że nasza wspólna znajoma wysłała do niej maila, w którym opisała pewien kościół i pewnych ludzi i powiedziała, że musimy tam jechać. I moja mama powiedziała: musisz tam być. Wiecie, ja jeszcze wtedy nie miałam zbyt dobrych kontaktów z moją mamą, ale zrobiłam to tak dla świętego spokoju, żeby mi nie truła. W ostatnią sobotę września przyjechałam do Kościoła Mocy na Szkołę Wiary. A ci ludzie, o których pisała ta kobieta, to był Artur i Agata Cerońscy. I wiecie, ja wiedziałam o tych ludziach znacznie wcześniej, ponieważ niedługo po moim nowym narodzeniu nasza koleżanka z tego kościoła, w którym narodziłam się na nowo, pokazała nam jeden z odcinków takiego cyklu Byłem gangsterem. I wiecie, ja wiedziałam, co to są za ludzie. I pamiętam też, że kiedy oglądałam te kilka lat wcześniej to, co oni mówili, to wiedziałam jedną rzecz, że oni znają prawdę. I wiedziałam też, że mają pewien rodzaj życia, którego ja nie doświadczam, ponieważ ja już wtedy byłam w jakiejś tam formie religii, a w nich było życie. I widziałam to w ich oczach. I widziałam to w nich. Kiedy pojawiłam się tam pierwszy raz już w tym 2016 roku na Szkole Wiary, kiedy ich zobaczyłam, to w ogóle się strasznie bałam. Pojawił się we mnie strach, pojawiła się też we mnie Boża bojaźń. I kiedy patrzyłam na nich, na apostołów, to w ogóle wiedziałam, że oni znają prawdę, wiedziałam, że znają Chrystusa i wiedziałam, że to nie jest tylko jakaś kolejna teoria w mojej głowie. I wiedziałam, że ich życie nie jest teorią, ale jest prawdziwe. Pamiętam, że siedziałam na tej szkole tak trochę z przymusu. Artur wtedy mówił o urzędach bożych. I mówił też rzeczy, o których ja gdzieś byłam w sobie przekonana, ale nie znałam nikogo, kto myślałby w taki właśnie sposób. I wiecie, w ogóle rozpoznałam wtedy w nich Chrystusa. To może brzmi jakoś tak śmiesznie, ale ja widziałam w nich prawdę, widziałam w nich życie
i widziałam, że to, co oni mówią, to w ogóle tak mają w życiu. Że nie mówią o rzeczach, których nie doświadczyli, że nie mówią o rzeczach, które są jakimiś tam bajkami wyssanymi z palca, ale mówią prawdę. I ta prawda mnie pociągnęła. Ja w ogóle byłam wtedy też umówiona z kimś po tej szkole, nawet tak naprawdę nie chciałam być na całej, więc zwinęłam się jakoś tam wcześniej po 14. Paliłam jeszcze wtedy papierosy i wyszłam na przystanek. Pamiętam, że stałam na przystanku, paliłam papierosa jednego za drugim i w ogóle bardzo chciałam stamtąd uciec, a z drugiej strony coś we mnie się obudziło i bardzo chciałam być w obecności w ogóle tych ludzi w tym miejscu. I podjęłam wtedy decyzję, że w ogóle odwołuję tam to spotkanie i zostanę do końca, posłucham tego, co oni mówią. Później było spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe. Widziałam, jak Artur uwalniał ludzi, jak uzdrawiał ludzi. Widziałam, jak ludzie padają pod mocą. Wydawało mi się to wtedy absolutnie szalone i nieboże. Bardzo się tego bałam. Ale zostałam tam do końca i kiedy wróciłam już do domu, to w ogóle też podjęłam taką decyzję, że okej, jeszcze tam mnie nie było na nabożeństwie, więc spróbuję i sprawdzę. I faktycznie kolejnego dnia poszłam tam na nabożeństwo. Bardzo się bałam jakby kolejny raz tego, co się działo. Widziałam, jak Artur modlił się o ludzi. I pamiętam, że modliłam się w ogóle i mówiłam: Boże, niech tylko nie przychodzi do mnie i nie kładzie na mnie rąk, bo ja w ogóle nie chcę tego, doświadczyć. A z drugiej strony modliłam się i mówiłam: Duchu Święty, ja muszę wiedzieć, ja personalnie muszę mieć pewność, że to, co dzieje się w tym miejscu, to nie jest jakiś cyrk i to nie jest jakieś kolejne dziwne miejsce, w które ja wejdę i wyjdę z niego poraniona, tak jak to się działo do tej pory. I faktycznie zostałam na tym nabożeństwie, a w ogóle przed tym nabożeństwem ta nasza znajoma powiedziała nam taką rzecz, że ktoś jej powiedział, że uwielbienie w tym kościele jest takie, że albo coś wyprowadzi cię z tego uwielbienia, albo coś wyprowadzi się z ciebie, jeśli tam zostaniesz. I w ogóle te słowa gdzieś dźwięczały mi z tyłu głowy. I doświadczyłam na tym spotkaniu przedziwnej rzeczy. Nikt nie kładł na mnie rąk, ale namaszczenie, które tam było uwolnione, spowodowało, że ja zostałam uwolniona i coś wyprowadziło się ze mnie. Na początku nie wiedziałam w ogóle na początku się bardzo bałam, ponieważ zaczęło mi się zbierać na wymioty. Nikt mi wcześniej nie powiedział, że tak wychodzą też demony. I w ogóle stresowałam się, no mówię, w ogóle jak tu zwymiotuję, to wszyscy będą na pewno patrzeć, w ogóle to będzie jakaś porażka. Nie zwymiotowałam, natomiast zostałam uwolniona. I na początku nie wiedziałam, co się ze mnie wyprowadziło, natomiast przez kolejne kilka tygodni doświadczałam takiej przedziwnej rzeczy. Ja brałam leki antydepresyjne i brałam leki nasenne i bez tych leków tak naprawdę na jakimś etapie nie byłam w stanie funkcjonować. I zobaczyłam w ciągu kilku tygodni od tego momentu, od tego nabożeństwa, że zaczęłam zapominać brać tych leków. Najpierw zapominałam brać tych leków, które brałam na rozruch rano. I w ogóle funkcjonowałam w miarę normalnie. W ogóle czułam się dobrze. I później po kilkunastu wieczorach zorientowałam się, że nie biorę leków nasennych i śpię. I w ogóle przyszło do mnie zrozumienie, że zostałam uwolniona od depresji, od ducha, który stał za moim stanem. Zostałam uwolniona wtedy od ducha ściśnienia. I w ciągu kolejnych kilku tygodni podjęłam decyzję, że zupełnie rezygnuję z tych leków. Takie miałam przekonanie. Zrobiłam to na własną odpowiedzialność. W ogóle nie pytałam o to nikogo, ale wiedziałam, że mam to zrobić. Odstawiłam te leki i wyrzuciłam je. W ogóle wszystkie leki, ponieważ miałam wykupione na kolejne dwa miesiące, wyrzuciłam wszystkie leki i pożegnałam się z depresją. Czy nie próbowała wrócić? Próbowała. I po mniej więcej półtora, może dwa miesiące minęło od tego momentu i pamiętam, że tak bardzo źle się czułam, że zaczęłam szukać leków.
I biegałam w ogóle w takim szale trochę po pokoju, mówię, w ogóle gdzie są te leki? Zaczęłam przeglądać rzeczy w szafkach i szukać tych tabletek. I Duch Święty do mnie powiedział w pewnym momencie, stój. I ja stanęłam na środku pokoju. I w ogóle przypomniałam sobie, że wyrzuciłam wszystkie leki. Bo uznałam, że zostałam uwolniona. Do leków nigdy więcej nie wróciłam i depresja nigdy więcej do mnie nie wróciła i nie zapukała. W ogóle później już, kiedy byłam tu w Warszawie, kiedy zaczęłam sobie układać tutaj jakoś tam życie na początku, zadałam Bogu takie pytanie, ponieważ to, co powiedział do mnie wtedy w Olsztynie, było dla mnie taką dziwną formą, bo nie było w tym litości. Nie było w tym jakiegoś takiego pożałowania. Była w tym prawda. I to była taka jasna wskazówka, co mam zrobić. I zadałam Bogu takie pytanie, mówię, dlaczego w ogóle, nie wiem, nie powiedziałeś mi wtedy, że mi współczujesz, albo że rozumiesz mnie w tym moim stanie. I Duch Święty powiedział do mnie, Ola, ale ja Cię nie rozumiałem i Ci nie współczułem, dlatego że dałem Ci narzędzia i możliwości, żebyś z tego stanu wyszła. Jezus przelał za Ciebie swoją krew, żebyś mogła być wolna, a Ty tego nie wzięłaś. Nie rozumiałem tego. I ja wtedy zobaczyłam też taką rzecz, że Bóg przyszedł do mnie z prawdą. On w ogóle, on się nie patyczkował i nie mówił mi, jaka to jestem biedna i pokrzywdzona. Powiedział mi, wstań, spakuj swoje rzeczy i się wyprowadź do Warszawy. I w ogóle wiecie, to tak naprawdę, gdyby powiedział mi, przestań się nad sobą użalać, to na jedno by wyszło. I zrozumiałam wtedy, że prawda i miłość tworzą pewien taki nierozerwalny związek i nie da się oddzielić prawdy od miłości. Prawda jest absolutnym fundamentem w Królestwie i jest też absolutnym fundamentem dla miłości. Bez prawdy miłość nie funkcjonuje, ponieważ miłość bez prawdy to humanizm. I nie ma nic wspólnego z miłością, o której w ogóle, którą przyniósł Jezus, dlatego że ta miłość, która głaszcze i mówi, jesteś biedny i Ci tak bardzo współczuję, jest pewną formą miłości na modłę, na sposób widzenia tego świata. To w ogóle, z czym chcę Was zostawić, to jest to, że jeśli Bóg mówi do Ciebie, żebyś coś zrobił i nawet jeśli wydaje Ci się to szalone, jeśli wszyscy ludzie, nawet ci, którzy narodzili się na nowo, mówią Ci, żebyś tego nie robił, ale Ty wiesz, że to głos pasterza, to chcę Ci powiedzieć i w ogóle zachęcić Cię do tego, żebyś za tym poszedł. Czy ja się nie bałam? Oczywiście, że się bałam. Przychodził do mnie w ciągu miesiąca od momentu, kiedy usłyszałam, co mam zrobić, do momentu realizacji, kiedy 1 września wsiadłam w samochód, oddałam klucze do mieszkania i wyruszyłam w zupełnie nową podróż, przychodziły do mnie różne myśli. W ogóle po tym pierwszym uderzeniu wiary przychodziło zniechęcenie, przychodziły wątpliwości, jak ja sobie poradzę, nie mam pracy, nie wiem co ze studiami, w ogóle to jakieś szaleństwo, tak? Bałam się, w ogóle przychodził do mnie lęk, ale w ogóle odwaga to jest działanie pomimo lęku, który do nas przychodzi. I też mega ważną rzeczą jest to, że wiem dzisiaj, z miejsca, w którym jestem, mogę śmiało to powiedzieć, że gdybym tego nie zrobiła i dalej modliła się o to, żeby Bóg coś do mnie powiedział, to nie powiedziałby już do mnie nic w tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy modlisz się o coś i dostajesz od Niego prostą informację albo prostą wskazówkę i masz jasno określony cel i jasno powiedziane, co masz zrobić, to Bóg nie przyjdzie do Ciebie z niczym więcej, dopóki nie wykonasz tego, co Ci powierzył i co Ci powiedział. Jeśli stoisz dzisiaj w takim miejscu, w którym się wahasz i masz do zrobienia krok wiary, to z miejsca, w którym jestem, z miejsca zwycięstwa i w ogóle z miejsca, w którym zrobiłam krok wiary w ciemno, mogę Ci powiedzieć, że to działa i to przyniesie ogromny przełom do Twojego życia. Mogę też Ci powiedzieć, na pewno nie powiem Ci, że będzie
miło, łatwo i nie przyjdą do ciebie wątpliwości, że nie przyjdzie ci zniechęcenie, bo to byłaby nieprawda. Mogę ci powiedzieć natomiast to, co wiem na pewno, że jeżeli Bóg coś włożył w twoje serce i powiedział ci, że masz coś zrobić, to On zadba o to, żebyś miał możliwość wykonania tego tak, jak On to powiedział. W ogóle to Jego łaska uzdolni cię do tego, żebyś mógł wykonać to zadanie. Cokolwiek to jest. Czy to jest zmiana pracy, czy to jest jakaś odcięcie się od pewnych relacji. Nie ma to znaczenia. Jeśli usłyszałeś, że masz coś zrobić, to po prostu to zrób. W ogóle zaufanie też jest chodzeniem, kiedy nic nie widzisz. Jest w jednym z psalmów jest napisane, że choćbym szedł ciemną doliną, to nie ulęknę się zła, które jest dookoła. I nawet jeśli dzisiaj nie widzisz, co będzie dalej, kiedy uczynisz ten krok, to chcę ci powiedzieć, że Bóg to wie. I jeśli Mu zaufasz, to jestem absolutnie pewna, że przyjdzie do twojego życia przełom i w ogóle życie, które płynie od Niego. Więc jeśli stoisz w takim miejscu, to po prostu zrób to, co Bóg do ciebie powiedział. Dzisiaj jestem od 1,5 roku w Warszawie i to była jedna z najlepszych decyzji, które podjęłam. I gdybym miała ją podjąć po raz drugi, to bym się nie wycofała. Jestem dzisiaj w tym kościele, do którego wtedy trafiłam, chociaż wiele razy chciałam stamtąd uciec. To wiecie, w ogóle posłuszeństwo przyprowadziło mnie w to miejsce, a ponieważ byłam gotowa i szukałam nauczycieli, to oni pojawili się sami w moim życiu. I w ogóle nie bój się, po prostu zaufaj w te słowa. Jesteś owcą i jako owca znasz głos swojego pasterza, więc po prostu idź za nim i zwyciężaj.